Zielona Góra Muzyki na 96 FM. Kolejny etap rozwoju, wymianę starych autobusów na nowe, które zasilane są energią elektryczną. Autobusy te pojawią się w naszym mieście w przyszłym roku. Dla mieszkańców oznaczają nowoczesny tabor, cichy, komfortowy. My, patrząc na rozmieszczenie pętli naszych do ładowania autobusów elektrycznych na mieście, uznaliśmy, że gdybyśmy mieli możliwość realizacji kolejnego jakiegoś zakupu, czy możliwość zakupu autobusów przegubowych elektrycznych, to potrzebowalibyśmy nowego miejsca, w którym te autobusy przegubowe mogłyby się ładować. Ustaliliśmy z władzami miasta, gdzie taka pętla mogłaby powstać, no i teraz realizujemy ten nasz zamysł. Musimy powiedzieć, że to jest rozszerzenie, prawda? Możemy powiedzieć, że to też się wiąże z różnymi problemami. Trzeba dodatkowej, tak jak wcześniej mówiłem, transformator postawić, sieć przebudować, podłączyć. To są roboty elektryczne. One będą powiedzmy taką wisienką na torcie, poza tymi robotami budowlanymi typowymi dla budowania pętli, dla budowania drogi, dla przebudowania drogi dojazdowej, tego kawałka z ulicy Giżyckiej. No i tylko ta sieć się rozszerzy. Im więcej będzie tych punktów ładowania, tym łatwiej autobus, który już wyczerpie tę energię, którą ma w bateriach, będzie mógł z powrotem ją nabyć w postaci ładowania i będzie mógł wrócić do jeżdżenia po mieście. Tak więc im więcej jest punktów ładowania, tym łatwiej korzystać z takiej infrastruktury. To jest kolejna. My się cieszymy, że to my wygraliśmy i mamy kompetencje do zrobienia takiej pracy, choćby to wynika właśnie z wcześniejszych realizacji. Zielona Góra Muzyki na 96 FM.